kolor włosów wpływa na postrzeganie kobiet, dlatego że jest to jeden z elementów wizualnych, przez które inne osoby właśnie te kobiety będą oceniały. Czyli blondynki stereotypowo, pewno czasami niesłusznie, będą kojarzyły się z nami z tym, że to nie do końca jest osoba rozsądna, a to zupełnie nie pokrywa się z prawdą, tak? Dlatego że kolor włosów, a inteligencja nie ma ze sobą nic wspólnego. Brunetki znowu są uważane za osoby bardzo ciepłe. Badania angielskie pokazują, że znakomicie sprawdzają się w kuchni, dobrze gotują. Szatynki znowu są pełne zapału, ale ten zapał jest czasami trochę słomiany. Z drugiej strony osoby, które mają wyrazisty typ urody, mam na myśli tutaj rude włosy, których w społeczeństwie jest nie za dużo, bo to między 1 a 2%, są osobami energetycznymi i postrzeganymi troszeczkę przez pryzmat seksu, seksapilu, ale to też wynika z ciepłej barwy właśnie tych włosów. Czyli tak naprawdę, jeżeli chcemy się zastanowić, jak mamy być odbierani, to zróbmy to świadomie, bo znowuż też są panie, które noszą w pewnym wieku naturalny kolor włosów, czyli siwe, i są odbierane jako prawdziwe, rzetelne, bym powiedział takie, które mówią tak, jestem jaka jestem i jakby im bardziej wierzymy. I to jest kwestia wyboru i świadomego kreowania własnego wizerunku.